Witam w kolejnym, drugim odcinku podcastu publikowanym na YouTube oraz na Spotify. Ja nazywam się Daria Rychlik, jestem praktykującym adwokatem. Dziś opowiem Wam o ciekawym orzeczeniu wydanym przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w lutym tego roku. Dotyczy ono granic zgłaszania nieprawodłowości w firmie przez pracownika i ochrony takiego pracownika. W Polsce nie została jeszcze wdrożona dyrektywa europejska dotycząca sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają takie nieprawidłowości w firmie. Ta dyrektywa w swoim zakresie gwarantuje osobom, które dokonują takich zgłoszeń, dokonania tego w sposób anonimowy, bezpieczny, niezagrożający ich karierze w firmie. Niemniej dziś nie będę mówiła o samej dyrektywie, a o tym wyroku, czyli o praktycznym case'ie, który obrazuje sytuację i te granice. Jak czytamy w wyroku, o którym dziś chcę Wam powiedzieć, stan faktyczny był następujący. W latach 2012-2014 we Francji wypłynęły do publicznej wiadomości dokumenty zeznań podatkowych przygotowanych przez firmę PWC, czyli Price Waterhouse Coopers, ujawniły one stosowaną przez tą firmę Praktykę w latach 2002-2012, zgodnie z którą firma w imieniu koncernów narodowych. Zawierała bardzo korzystne umowy podatkowe z organami podatkowymi Luksemburga. Ta firma we Francji zajmowała się doradztwem podatkowym, audytami finansowymi. W 2014 roku dokumenty firmowe zostały opublikowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy, znane jako Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Doprowadziło to do ujawnienia afery. I bardzo trudnego roku w tej firmie. Za ujawnieniem tych dokumentów i całego precedensu stali dwaj pracownicy firmy, czyli nasi sygnaliści, którzy skopiowali dokumenty firmowe i ujawnili cały precedens. Ta sprawa miała wątek kryminalny, który jakby stał się punktem wyjścia do tego orzeczenia Trybunału. Jak można było się spodziewać, sprawa miała swoje konsekwencje. Głównie dlatego, że nie można wynosić sobie tak dokumentów z firmy. Sygnaliści, a więc nasi pracownicy, którzy doprowadzili do skopiowania dokumentów i ich ujawnienia, zostali skazani przez sąd w Luksemburgu za nieuczciwy dostęp do systemu przetwarzania. Lub automatycznego przesyłania danych, naruszenie tajemnicy handlowej i zawodowej. Zostali skazani na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu 1 na 12, drugi na 9 miesięcy oraz na grzywne 1000 i 1500 euro. Nakazano im również zapłacenie symbolicznej kwoty 1 euro na rzecz firmy jako cywilnoprawnego zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. Oczywiście, jak możecie przypuszczać, odwołali się od tego wyroku, a konkretnie od dwóch paragrafów kodeksu karnego, który tutaj sąd zastosował, kodeksu karnego Luksemburgu. Teraz krótko o wspomnianej dyrektywie potocznie nazywanej sygnalistów. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 roku, z października, o numerze 1937 i tytule w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zgodnie z postanowieniami przepisów tej dyrektywy, państwa członkowskie miały dostosować swoje prawo, i wprowadzić jej postanowienia do dnia 17 grudnia 2021. Czas już więc minął, a my, jako kraj członkowski, jesteśmy na czarnej liście, ponieważ u nas jeszcze to nie funkcjonuje. Myśl jednak tej dyrektywy sygnalista, a więc ta osoba zgłaszająca, i to pojęcie wykracza poza firmę, organizację, bo dotyczy też interesu państwowego. W niniejszej sprawie rozpoznawanej przez Trybunał bardzo duże znaczenie ma artykuł 10 Konwencji Praw Człowieka. Generalnie skupia on się na prawie do wolności wypowiedzi, posiadania poglądów, otrzymywania, przekazywania informacji bez ingerencji władzy publicznej. I ten właśnie artykuł został w tym orzeczeniu Trybunału bardzo Szeroko omówiony i zastosowany. Jakie więc z tego wyroku hmm, wynikają konsekwencje i co ustalono? Przede wszystkim ten wyrok karny przeciwko naszym sygnalistom i skazanie ich na karę narusza w ocenie Trybunału ten artykuł 10 o wolności wypowiedzi. Sąd, Trybunał wypowiedział się również, że w sprawach dotyczących sytuacji, kiedy pracownicy domagają się szczególnej ochrony, która przysługuje sygnalistom po ujawnieniu przez nich informacji, do których uzyskali dostęp w zakładzie pracy, pomimo, że ciążył na nich obowiązek zachowania tajemnicy i poufności, interes publiczny, który może uzasadniać ich zachowanie i ujawnienie danych, nie może być oceniany niezależnie od naruszenia obowiązku zachowania poufności i tajemnicy. Tak było i w sprawie naszych sygnalistów, czyli za każdym razem sprawa rozpatrywana jest indywidualnie ze względu na okoliczności i kontekst, jednak rozważa się, czy ta ochrona się należy, i w kontekście tego naruszenia tajemnicy i obowiązku interes publiczny nie był ważniejszy. W tej sprawie uznano, że był. Ponieważ ujawnienie tych informacji doprowadziło do ujawnienia nieprawidłowości w obszarze podatkowym. Trybunał uznał również, że ocena dobrej wiary sygnalisty, czyli tego, czy działał w dobrej wierze, czy miał dobre intencje, podlega weryfikacji. Przede wszystkim ustalić należy, czy był on motywowany chęcią uzyskania osobistej korzyści, Miał osobisty żal do pracodawcy, czy też istniały inne ukryte motywy, które można ocenić jako negatywne? Oraz kim byli adresaci ujawnionych informacji. Pierwszeństwo w zakresie ujawniania. Tutaj Trybunał wskazał, należy przyznać wewnętrznym kanałom zgłaszania nieprawidłowości. Zgodnie z dyrektywą one muszą być w zakładzie pracy budowane. Jednak tylko pod warunkiem, że takie wewnętrzne mechanizmy po pierwsze w zakładzie pracy istnieją i funkcjonują prawidłowo. Bowiem w sytuacji, kiedy pracownik ocenia, że nie, Trybunał dopuszcza bezpośrednie zgłoszenie wewnętrzne, jeśli kanał wewnętrzny jest niewiarygodny lub nieskuteczny, dopuszczalna jest inna forma zgłoszenia. Tak jak zrobili to nasi sygnaliści w tej konkretnej sprawie, nie mogąc przebić się, nie mogąc przebić się wewnątrz tej dużej korporacji firmy, dokonali ujawnienia precedensu i dokumentów, chroniąc tym samym interes publiczny. Jak widzimy, każda sprawa jest inna, niemniej w sytuacjach, kiedy pracownicy nie działają w celu uzyskania osobistych korzyści, a chronią interes również publiczny, ta granica, która zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy, może doprowadzić do tego, że będą oni ułaskawieni, będą podlegali ochronie. Z niecierpliwością czekam więc na przepisy dotyczące sygnalistów, a szczególnie tego, jak będzie sprawdzać się to w praktyce. Z pewnością będzie to ciekawy temat i w przyszłości pojawi się bogate orzecznictwo. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek.